Cześć, czołem. Tomek Ruszewski, winylowo.tv, winylowo.com. Winylowy szoczyk. Hej, dobrze posłuchać tego z winyla. Moi drodzy, to jest tak, dotarło do mnie takie słuchy, tutaj nie było mnie tej dnia, ja widzę, że coś mi spierducha w świecie winylowym. I tu jest jakieś rzeczy wolne, jakich nie wolno. Ponoć tam na grupie są jakieś takie mądrale, nie? Że mówią, że nie wolno mówić placek, nie? Aha, ogólnie to jest w ramach winylowego szociku, więc będzie szybko. Winylowy szocik numer tam powiedzmy, nieważne, 10, 11, 7, 8. Czyli tak. Ludzie, powiedzcie mi, kto powiedział, że nie wolno mówić placek na winyla? Że można mówić tylko czarna płyta, albo płyta winylowa, a jak mamy na przykład białą Rebekę, to jak mamy mówić czarna płyta w kolorze białym? Nie można mówić wosk, tak? Jak się naprawdę ludzicha nudzicie w domu, to wy też to, nie wiem, oglądnijcie, poczytajcie, a nie zawracajcie ludziom głowy tym, co wolno, a co nie wolno, bo jakoś coś mi się tak wydaje, żaden z was nie ma autorytetu językowego prawdopodobnie, aby takie rzeczy określać. Zastanówcie się trochę, bo wiecie, ja mam to gdzieś, ale ogólnie rzecz biorąc, takie trollowanie jest w sensie powietrza, nie? I atmosfery, i robienie ludzi, którzy słuchają winyli, wiecie. Nie? No to byłoby na tyle. Cześć, pozdrawiam.